Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Morawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. A teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o transferze Sebastiana Szymańskiego. Zapraszam. Potwierdzają się najgorsze wiadomości dla Legii Warszawa i jej kibiców. Chociaż śmiało można powiedzieć, że i dla całej ekstraklasy. Jeden z największych talentów polskiej piłki, Sebastian Szymański, może jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego opuścić Warszawę. Konkretne zapytanie o piłkarza przyszło z CSKA Moskwa. Na stole ma być podobno nawet 7 milionów euro, chociaż wczoraj w nocy klub co prawda oficjalnie potwierdził, że rozmowy są prowadzone w sprawie transferu Szymańskiego do Rosji, ale jak dotąd nie padła żadna konkretna kwota. Jeżeli jednak okaże się to prawdą, to będziemy mieli nowy rekord transferowy z Ekstraklasy. Można się jednak spodziewać, że wojskowi będą walczyć o jak najwięcej, ponieważ sprzedaż Szymańskiego ma pomóc w zbilansowaniu budżetu klubowego, którym jest dziura na około 40 milionów złotych, a wszystko przez dziadowskie granie w pucharach. Sebastian Szymański uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych graczy Legii. Pomimo młodego wieku wystąpił już w 53 meczach Mistrza Polski, w których zdobył 9 bramek i zanotował 6 asyst. Znalazł się nawet w szerokiej kadrze Adama Nawałki na Mistrzostwa Świata w Rosji. Przenosimy się jednak do Hiszpanii. Paco Alcacer jeszcze przed zakończeniem okienka transferowego również może zmienić barwy klubowe. Według Mundo Deportivo Barcelona prowadzi rozmowy z Borussią Dortmund w sprawie 24-letniego napastnika. Ma on zostać wypożyczony z opcją późniejszego wykupu. Na transfer bardzo nalega trener BVB Lucien Favre i wygląda na to, że nieustępliwością przekonał samego zawodnika, który początkowo niechętnie spoglądał na przeprowadzkę do Bundesligi. Bardzo ważny wydaje się też fakt uczestnictwa niemieckiego klubu w Lidze Mistrzów. Alcacer przeniósł się do Barcelony latem 2016 roku z Walencji za 30 milionów euro. Nie pojawiał się na boisku regularnie, ale udało mu się łącznie we wszystkich rozgrywkach zaliczyć 15 bramek i 8 asyst w 50 meczach. W tym sezonie atakujący nie znalazł się nawet na ławce podczas pierwszego meczu ligowego sezonu przeciwko Alavés. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie dla zasięgu łapkę pod filmikiem, a w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Paco Alcacer to dobry wybór dla Borussii Dortmund? Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!